Jest to strona Krzera. Dzisiaj taki dosyć nietypowy odcinek, ponieważ bardziej dotyczy deweloperów, chociaż dla potencjalnych innych też również użytkowników smartfonów z Androidem może posłużyć po prostu jako ciekawostka. Prawdopodobnie wielu z Was widzieli i widziało również w systemie Windows taki tryb zwany awaryjnym. Tak również też i dostępny jest w systemie Android. Ja mam tu napisany tryb awaryjny. Tryb awaryjny. I jak widzicie tutaj wszystkie aplikacje są wyłączone, a próba uruchomienia aplikacji pokazuje, że pobrana aplikacja została wyłączona w trybie awaryjnym. Również widgety zostały wyłączone w trybie awaryjnym. Nie, natomiast dostępne są domyślne zainstalowane oprogramowanie, w tym również aplikacje. Nie wiem do końca, do czego to może służyć. Pewnie jest to jakiś tryb awaryjny związany z obsługą dla serwisów. Tutaj szczególnego nic nie znalazłem poza niedostępnymi niektórymi funkcjami, m.in. brak obsługi sieci. W menu jest wyłączona opcja. Tak poza tym nie widzę tutaj więcej dodatkowych różnych funkcji. Również w ustawieniach programistycznych. Jest to Android 4.2.1. Wersja jądra to 3.4.5. Kompilowana 30 grudnia 2013 roku. Trochę dawno. Jest to ogólnie model Vertis 01 marki Overmax, jak też i marki Telego czy też Wasam, bo jest to to samo urządzenie pod modelem dostępny W980 i tutaj chyba jest nawet też również napisane, chociaż nie wiem, czy będzie to widać. W980 jest numer kompilacji, jest to ten sam model, tylko po prostu jakby dostępny pod różnymi nazwami firm. Również tutaj Overmax. Overmax to nie jest ichnia prywatny przedmiot, prywatny projekt smartfonu, jest po prostu ściągnięty z innej firmy albo po prostu na zlecenie wykonywane. Jest to wersja 4.2.1, jak już wspomniałem, Jelly Bean 4.2.1, tryb awaryjny. Jeśli ktoś z Was wie konkretnie, do czego służy tryb awaryjny, mógłby się podzielić w komentarzu z tą informacją. Z pewnością wielu użytkowników byłoby również zainteresowane tą informacją, tak jak też i ja, ponieważ jeszcze nie sprawdzałem w internecie. Po prostu postanowiłem od razu nagrać materiał wideo tutaj, który właśnie oglądasz, i po prostu możliwe, że zaraz sprawdzę, jak ktoś tu również Was poinformuje, jak to wygląda, do czego to służy. I tutaj z tego, co widzę, po prostu jest mniej funkcji dostępnych, nie ma jakby w zasadzie prawie żadnych dostępnych funkcji. Teraz wyłączę telefon, jeszcze raz włączę go. Szybka jest uszkodzona, ale telefon jest sprawny. Po prostu jeden pirat drogowy zajechał mi drogę i po prostu tak się skończyło z telefonem. Ok, telefon się wyłącza, zaraz jeszcze raz próbuję go włączyć. Niestety trochę sporo czasu się wyłącza, to trzeba trochę poczekać.
Ok, telefon się włączył ponownie. Zaraz zobaczymy, czy również się uruchomi w trybie awaryjnym, czy już po prostu jak powinien się uruchomić w trybie normalnym, przeznaczonym do normalnego użytkowania przez potencjalnego użytkownika. Tak, smartfon się uruchomił już w normalnym trybie. Aplikacje są już oczywiście dostępne. Nie ma również też napisu tryb awaryjny. No chyba też również się nic nie zmieniło. Prawdopodobnie po prostu jest jakiś szerszy dostęp do urządzenia poprzez komunikację z komputerem, aczkolwiek będę musiał się dowiedzieć lub ktoś z Was może po prostu poinformować w komentarzu, jeśli ktoś na ten temat coś wie więcej, o co bardzo proszę. Ok, to już w tym wideo wszystko. Potraktujcie to jako ciekawostka i to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.